Jak się nazywa podrabianie kwiatków? Podróżowanie. Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, gdzie zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Dzisiaj będziemy trochę mówić o tym, jak w wakacje lepiej żyć, ponieważ terminy wakacyjne nadchodzą, ludzie są głodni podróży, bo dawno nie jeździli, byli bardzo ograniczeni, więc w ogóle to nie dziwi. No i dobra, i teraz chodzi o to, żeby no, nie wtopić na tym całego majątku, bo podróżować warto, podróżować trzeba, natomiast jakiś rozsądek w tym trzeba mieć, a w dodatku jest wiele takich trików, które bardzo w tym pomagają. Dlatego też tymi trikami się z Wami podzielę, a Wy podzielcie się proszę tym odcinkiem z Waszą rodziną, znajomymi, tymi, którzy wiecie, że też podróżują, że będą się gdzieś wybierać w najbliższym czasie, ponieważ dzisiaj będą triki dla wszystkich. Będzie dużo prostych sztuczek i jedne są takie bardzo, no to tam, gdzie można oszczędzić kilkanaście złotych na przykład, więc jakiś tam gruba ryba, przedsiębiorca, może go to nie będzie specjalnie interesowało, ale dla wielu ludzi to będzie już pożytek, że tu parę złotych, tam parę złotych i nagle się okazuje, że z wyjazdu wracasz o parę tysięcy bogatszy. Bogatszy to może nie wrócisz, ale mniej biedny. A niektóre triki będą rzeczywiście nawet takie grubsze, więc będzie tego sporo. A propos jeszcze podróżowania. Podróżowałem kiedyś do Bośni i Czarnogóry, żeby zaimportować nielegalnie psa, który w innym wypadku zginąłby. Zrobiłem to z moim wspólnikiem i wkrótce będzie o tym książka, którą ten oto piesek sam opowie. Czyli to on będzie narratorem tej książki. Piękne ilustracje, fantastyczna przygoda dla dzieci, która jest przygodą na faktach o tym, jak żyć lepiej, jak czasem warto złamać zasady po to, żeby po prostu wygrało dobro. Pod tym nagraniem możesz się zapisać na pierwszą listę przedpremierową tej książki. Co to oznacza? Że jak tylko to będzie wydrukowane, gotowe w naszym magazynie do wysyłki, ty dostaniesz informację pierwszy, co prawdopodobnie oznacza, że po pierwsze się załapiesz, bo nie wiem, jaka będzie sprzedaż, może się okazać, że się wydruk sprzeda, trzeba będzie dodrukować, znowu będzie na przykład zamknięta sprzedaż na jakiś czas, a po drugie są szanse na jakieś dodatkowe benefity w związku z tym, ale to szczegóły już dostaniesz później. Pod tym nagraniem możesz się zapisać na tę listę. Naprawdę myślę, że warto. No dobra, a propos tego, co warto. Pora na konkrety. Jak podróżować, panie? Wszyscy chcą podróżować. Jest to coraz łatwiejsze, póki co przynajmniej. Zobaczymy, jak będzie znowu później. Natomiast na ten moment staje się to praktycznie z dnia na dzień coraz łatwiejsze. Polska staje się zieloną strefą, można podróżować coraz większą ilość miejsc. W związku z czym, jak na tym nie zbankrutować? Bo zabawa zabawą, no ale wiadomo, jakiś rozsądek i umiar w tym wszystkim trzeba mieć na miarę swoich możliwości. No a większość ludzi nie ma takiej możliwości, żeby wyjechać zawsze do najdroższego kraju, najdroższym samolotem i jeszcze jeść najdroższe jedzenie i spać w najdroższym hotelu. Zawsze to jednak się wiąże, czy prawie zawsze się to wiąże z jakimś wyliczaniem budżetu, z jakimś pilnowaniem tego, żeby jednak kojarzyć te wakacje dobrze, a nie jako później stracone pół roku na odrabianie strat. No to dobra, to jedziemy po kolei. Punkt pierwszy. Unikaj, znaczy ja zachęcam do tego, bo to są tylko porady, więc to ten tryb rozkazujący to nie traktuję jako jakiś tam obowiązek z mojej strony. Natomiast ja mówię, co moim zdaniem warto. Unikaj zatem państw, które segregują ludzi, stosują segregację rasową czy klasową na zaszczepionych, ozdrowieńców, jakichś innych, czyli tych najgorszych, tych podludzi, którzy nie mają ani kwitu, że są ozdrowieńcami, ani nie mają innego kwitu. Dlaczego unikać? Z dwóch powodów. Pierwszy jest najbardziej prozaiczny i przyziemny. Te testy kosztują. Jak masz jakiś kraj, gdzie trzeba mieć test, to ten test kosztuje albo 300 zł, albo 120, w zależności czy to jest PCR, czy antygenowy, czy co tam. Więc no, to już jest koszt na wstępie. Jeżeli was jest kilkoro, czteroosobowa rodzina, no to ten koszt już się zwiększa. Wiadomo, w niektórych miejscach dzieci nie muszą, ktoś inny musi. Różnie to tam jest zagmatwane. Natomiast po co? Po co? Przecież te kraje nie uciekną. One tam będą za rok. I to nas prowadzi do drugiego elementu, dlaczego warto tych krajów teraz unikać.
żeby portfelem zagłosować przeciwko segregacji klasowej. Czyli kto chce się szczepi, kto musiał zostać ozdrowieńcem, no to został, chcąc, nie chcąc, znaczy lepiej być ozdrowieńcem niż trupem, więc w sumie spoko. No a ktoś ani nie jest ozdrowieńcem, albo był ozdrowieńcem dawno, ani się nie zaszczepił póki co. I dlaczego on ma być gorszym człowiekiem i do jakiegoś kraju nie może wjechać, gdzie mówimy o sytuacji, kiedy i tak nie wiadomo, czy ci ozdrowieńcy są w pełni zabezpieczeni, czy oni naprawdę nie przenoszą, czy ci zaszczepieni nie przenoszą i tak dalej. No nie wiadomo tych rzeczy, to się wszystko bada, a skoro tak, no to ja mówię nie krajowi, który mówi, że ktoś tam, kto jest niezaszczepiony albo nie jest ozdrowieńcem, jest gorszy. To jest wstrętne. Brzydzę się tym i dlatego portfelem należy głosować, czy warto, moim zdaniem, głosować przeciwko takim krajom. Dlaczego? I to nawet jak jesteś ozdrowieńcem i zaszczepiony. Po prostu odpuścić sobie podróż do tego kraju tak długo, aż nie zacznie on liczyć strat i stwierdzi, dobra, to my to tak zakładaliśmy, że my tu będziemy faworyzować jednych, dyskryminować innych, no ale się okazuje, że mamy tylko 30% tyle tego obłożenia co rok temu. A pieniążki nie śmierdzą. No to jednak poluzujmy. No i nagle poluzują i się okaże, że każdy może. To jest najlepszy sposób. To nie jest kwestia, że tam chodzić na wiece przeciwko dyskryminacji i tak dalej. Fajnie, no ale wiesz, to trzeba kapitalistycznie do tego podejść. Tylko portfel może tych ludzi przekonać do tego, co się opłaca, a co się nie opłaca i widać po kolei kolejne kraje nagle stwierdzają, że no, miały być u nas jakieś tam paszporty, ale jednak może każdy wjechać w sumie. No, policzyli, porachowali, liczby się nie zgadzają, no to trzeba inaczej. Więc również, nie tylko finansowo, żeby oszczędzić na testach, ale również ideologicznie myślę, że warto, bo dzięki temu w przyszłości też oszczędzisz na testach. O to chodzi. Rozumiesz, jak teraz doprowadzimy do sytuacji, że na przykład Chorwacja stwierdzi, że rezygnuje z tych testów wszystkich rzeczy, to nie jest tak, że ty teraz oszczędzasz 300 zł na teście i 300 zł na teście twojej żony, męża, tylko że co roku będziesz oszczędzać, bo jeżeli raz to przejdzie, jeżeli to zadziała, że wszyscy będą robić testy, albo kupować szczepionki, albo kupować certyfikaty ozdrowieńcze, kupować w sensie, bo nie wiem, czy to się za darmo dostaje, czy to strzelam, że to może trzeba płacić za to, żeby takie zaświadczenie dostać. No więc wszędzie się napędza taka gospodarka o niczym, nie? Bo to nie jest produkowanie czegoś dla świata, dla ludzi, dla przyrody, no nic. To jest takie biznes na kwitkach, bez sensu. Więc to nic nie daje, więc po co to komu? Także dzięki temu, jak to raz przejdzie i oni zobaczą, że faktycznie ludzie kupują w nieskończoność te testy, kupują, to zróbmy tak na zawsze. I będziesz co roku, jadąc do Chorwacji, kupować te testy za 300, potem będzie inflacja, będzie 400, potem będzie 500 i tak dalej. I tak jak chcesz jeszcze pożyć 40 lat, jeżeli to jest pieniędzy razy 8 miliardów ludzi, trochę jest. Dlatego portfelem można zagłosować, żeby jednak kraje turystyczne zwłaszcza stwierdziły, nie, dobra, żartowaliśmy. Tu u nas będą testy w środku zimy, jak i tak nikt nie jeździ, żeby było, że się trzymamy jakichś tam certyfikatowych historyjek, ustaleń, ale latem każdy. Więc to uważam, no naprawdę tam Chorwacja ci nie ucieknie, chociaż podejrzewam, że i tak to już jest, może nawet w momencie publikacji tego odcinka już popuścili, bo to jest pewniak, po prostu to liczby, ekonomia, gospodarka są tutaj bezlitosne, będą chciały te państwa zarabiać, bo bardzo dużo kasy straciły. Także to jest punkt pierwszy, omijać kraje, gdzie trzeba inwestować dodatkowo w jakieś testy i różne inne dziwne rzeczy. Punkt drugi, nie na kredyt, nie jeździ się na kredyt. Wiem, że są w telewizji reklamy kredytów na wycieczki, na wakacje. Nie, to jest jednoznacznie złe. Rozumiesz, są rzeczy, gdzie możemy dyskutować. Na przykład możemy dyskutować, czy pomidory są lepsze niż ogórki. I tutaj można mieć różne zdanie, bo to jeden uważa tak, drugi siak i tak dalej. No i sobie można gadać i mieć swoje zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o kredyt na cele konsumpcyjne, czyli na przykład na wakacje, to jest jednoznacznie złe. Tutaj albo mówisz, że to jest jednoznacznie złe, albo się mylisz. To są dwie opcje, nie ma trzeciej, że z jakiejś perspektywy to może jest dobrze. No dobra, powiedzmy, że sytuacja, że ktoś dziś się dowiedział, że został mu miesiąc życia, a nie ma pieniędzy, to pojedzie na kredyt na wczasy. To może faktycznie ma jakiś sens, taki pożegnalne wczasy. Ale wiesz, szukam na siłę, bo tak naprawdę to wczasy na kredyt to jest bezsens. To jeżeli już nie stać cię, żeby jechać na wczasy, to nie powiem nie jedź, tylko
zrób coś mega taniego. W Polsce mamy tyle fantastycznych miejsc. Ja wiem, ktoś powie, ale w Polsce jest drożej teraz niż w Chorwacji. Trochę tak, ale nie musisz jechać w tym roku nad morze czy do Zakopanego. Możesz w tym roku pojechać do jakichś małych miejscowości. Jest tyle pięknych, małych miejscowości w tym kraju, których sam nigdy bym nie poznał, gdyby nie pandemia i trzeba było podróżować wewnętrznie. I w sumie to jest efekt uboczny bardzo pozytywny. Także naprawdę nie trzeba jechać od razu na wczasy do Meksyku, do Szwajcarii i wydać kupę kasy, żeby było fajnie. Możesz jechać nad jezioro, które nawet się okaże, że w pobliżu masz dużo fajnych miejsc turystycznych, w pobliżu twojego domu i można to zrobić taniej. Możesz sobie jedzenie na drogę przygotowywać i to niczym ci nie ujmuje. Po prostu, to po prostu taka jest sytuacja w danym momencie i to jest okej. Okay. To jest dużo mądrzejsze niż zastaw się, a postaw się. Że, o, nie stać mnie, no ale pojadę na Malediwy, żeby pokazać, że ja mogę. Bez sensu to jest. To jest głupota. I co ci to daje? No nic. Właśnie prawdziwa mądrość jest w tym, że podejmujesz decyzję z zyskiem dla siebie, a nie ze szkodą. A jak ty siebie krzywdzisz, żeby wywołać jakieś wrażenie, to to jest wynaturzenie. To jest zwykłe wynaturzenie, tak? Przecież to jest abstrakcja. Dowalę se, pobiję się, żeby zwrócili na mnie uwagę. No, nie. Raz se odpuścisz, będzie dobrze. Czyli nie na kredyt. Jeżeli nie można jechać na wymarzone w czasy nie na kredyt, to daj sobie rok, żeby wymyślić, jak za rok jechać za gotówkę, przez ten rok zrobić coś fajnego, może założyć biznes, może awansować w pracy, jak ktoś chce, zrobić coś, co spowoduje, że będziesz mógł jeździć na wczasy, a może się po prostu nauczyć oszczędzać, bo to też czasem tak jest. A propos oszczędzania, swoją drogą, misie ekspertuś, czy masz już? Czy twoje dzieci już mają misia ekspertusia, który oszczędza? Jak nie, to zapraszam na ekspertia.com.pl. Dobra, jedziemy dalej. Napoje. Napoje za granicą kosztują. Znaczy, wszędzie kosztują, ale za granicą często kosztują drożej, a zwłaszcza w miejscach turystycznych. A pić trzeba, bo w Chorwacji 40 stopni, w Grecji gdzieś tam cieplutko, w Hiszpanii, no to nie można nie pić. No i co wtedy? No, zależy. Zależy, bo jeżeli lecisz samolotem, to wiadomo, że nie spakujesz nie wiadomo ile napojów do plecaka, bo byłoby to dziwne, ale możesz zrobić coś takiego jak mój wspólnik Kacper w Izraelu. Tam dobry trik robili. To akurat było z kolą, no ale to strzelam, że z wodą mineralną, czy z czymś tam zdrowszym, to działa tak samo. Było coś takiego, że była cena coli jednej i tam była jakaś liczba i tam ta ich waluta, szekle czy coś tam. A potem był sześciopak i nie było żadnych cyfr. Już same napisy hebrajskie były. I Kacper pokminił, aha, czy to jest pułapka na turystów. Turysta widzi cyfrę, to kupi to za cyfrę. A tamto, skoro nie ma cyfry, to pewnie jest tańsze w przeliczeniu na jedną butelkę. I okazało się, że przebitka była taka, że jak kupił 6 butelek, to zapłacił chyba 3 razy taniej, niż jakby kupował 6 butelek po jednej. Czy to była cena dla turystów, a tamta to była cena dla lokalsów, którzy kupują sześciopaki, bo widzą, że to się znacznie bardziej opłaca. Więc to jest jeden taki trik lotniczy, w sensie jak nie możesz ze sobą wsiąść. Natomiast jak jedziesz samochodem, czy tu się kłania Chorwacja, może Albania, też bez testów przyjmuje, no to co? Kupujesz takie bidony szklane, to jest wersja droższa, czyli kupujesz bidony szklane, tak? Wbijasz na Allegro, wpisujesz szklany bidon. Wersja tańsza jest, kupujesz wody mineralne w szkle, po to, żeby używać tych butelek w nieskończoność. Czyli kupujesz takich 15 i zostawiasz sobie te butelki. Następnie wbijasz na jakąś firmę, która sprzedaje filtry do wody. Na przykład tutaj darmowa reklama dla mojego kolegi, kunasystem.pl, bo akurat mam filtr jego firmy, także jestem zadowolony. I wtedy z kranu ci leci naprawdę dobra, oczyszczona woda. Podstawiasz te bidony, nalewasz, pakujesz do bagażnika, jeździsz i nigdy nie kupujesz napojów. Co? Po pierwsze oszczędza ci pieniądze, bo woda z kranu leci za darmo, bo ten filtr to trzeba wymieniać tam raz na pół roku za kilka dyszek, także super opłacalność, więc nawet na co dzień dużo pieniędzy oszczędzasz, bo będziesz pić taką wodę. A po drugie oszczędzasz ekologię przy okazji, bo nie ma plastikowych butelek, które się wyrzuca i się będą walać po oceanach, tylko lejesz do tych bidonów w nieskończoność. Także bidony polecam. Kolejny element, jak jedziesz samochodem, paliwo. Paliwo trzeba kupować przed granicą, tak? O tym należy pamiętać, że zawsze przed granicą tankujemy do pełna.
No dlaczego? No dlatego właśnie, że za granicą będzie drożej. Oczywiście bywają wyjątki, ale jednak jakoś tak jest, że mimo że my w Polsce narzekamy na ceny paliwa, to za granicą zazwyczaj one są jeszcze wyższe. Więc przed granicą niemiecką, czeską, słowacką i tak dalej tankujemy. I oczywiście przed samą granicą też trzeba uważać, bo też już leci drożyzną. Ale jak tak jedziesz na przykład na Czechy, żeby jechać potem dalej, tamtędy, no to masz gdzieś w okolicach Katowic sobie możesz, czy Gliwic, zatankować taniej i potem za granicą tankujesz trochę mniej. Więc to jest klasyczna oszczędność, zwłaszcza pod kątem samochodu też firmowego, bo paliwo, jak bierzesz na fakturę, no to jak bierzesz faktury z Polski, to łatwiej się rozlicza, księgowa nie będzie marudziła, że to VAT, a to takie, a to delegacja, a to coś, więc jak tankujesz w Polsce, to luzik. A jak tankujesz za granicą, to też możesz to wrzucić w koszty, no ale kwestia VAT-u, czy to faktycznie będzie się zgadzało, czy nie stracisz tego VAT-u przez to i tak dalej. Tu już w zależności od księgowej, od profilu twojej firmy, czy ona jest VAT-owcem, nie VAT-owcem, jak masz samochód, czy w leasing, no miliony różnych rzeczy. Więc z wielu powodów lepiej zatankować jeszcze na terenie Polski. Kolejna rzecz to jest własne jedzenie. No wiem, że to już brzmi piknikowo, no ale czasem tak jest, że jedziemy gdzieś w podróż samochodem, więc mamy tego miejsca sporo i chociaż jak jedziesz na 5 dni, to chociaż na 2 dni jesteś w stanie wziąć jedzenie. Może to być jakiś tam słoiczek, może jakaś mała lodóweczka. To jest trochę kluczowe dla ludzi, którzy dla wszystkich, którzy chcą oszczędzić, ale to jest bardzo kluczowe dla ludzi, którzy będą gdzieś lecieli. Dlaczego? Ponieważ kanapka na lotnisku kosztuje 30 zł albo 40. To już jest przepłacanie dla zasady. To jest, no, tu nie ma powodu, żeby za to tyle płacić. A kanapkę możesz tam wnieść na lotnisko. Więc zwłaszcza jedziesz z dziećmi, tak? Więc masz gwarancję. Bo ty, jako osoba dorosła, to sobie powiesz, dobra, lecę na przykład 4 godziny, wytrzymam, dam radę, będzie dobrze. Ale dzieci będą głodne na 100%. I co, nie da się tego przewidzieć, co nigdy do tej pory nie były głodne, jak gdzieś jechaliście, zawsze są głodne. No to mają dzieci do siebie. Więc zawsze są głodne, czyli bierzesz kanapki i sru. A tak, dzieci ci będą płakać, a tam knajpa z kanapkami po 4 dyszki. A nie daj Boże, miałeś niezły spust i masz 4 dzieci. I co teraz? Panie koszty. Także własne jedzenie to nie jest zły pomysł. Oczywiście nie zawsze to się da. Czasem by trzeba mieć lodówkę, bo jak jedziesz do Chorwacji, no to wiadomo, że na cały tydzień nie weźmiesz jedzenia, bo ono nie wytrzyma. Jasne, ale troszeczkę chociaż warto. Dlaczego o tym mówię w takim w sumie trochę poważnym programie? Dlatego, że ludzie mogą się wstydzić niektórzy, że o, jak to tak, jaki obciach, jadę na wczasy z własnym jedzeniem i tak dalej, a przecież jedzenie lokalne to jest część podróży, część frajdy. To jest prawda, ale znowu, wszystko w swoim czasie. Jeżeli ty się masz żyłować finansowo, to lepiej wziąć słoik i być dumny, że jesteś taki inteligentny finansowo. Albo wziąć słoik na jedno danie, czyli zawsze śniadania to będą słoikowe, a obiady już będą w knajpie, na brzegu morza i tak dalej. Także tak też można zrobić. Kolejny element. Wejściówki do atrakcji warto kupować online. Ja zrobiłem taki patent, chociaż trochę za późno, bo straciłem już prawie godzinę. Kolejka na Gibraltarze, to było jakiś czas temu, kolejka na górę, której ogólnie nie polecam, bo przychodzili ludzie, taksówkarze i mówili, my cię zawieziemy tu samochodem do góry, wyjdzie taniej i szybciej, a ta kolejka jest do bani, zobaczysz. No a z racji tego, że ja jestem dość sceptyczny, to im nie wierzyłem, myślałem, że oni tak naganiają i nie skorzystałem, a potem żałowałem, bo ta kolejka była do bani. W każdym razie była kolejka do kolejki, tak, czyli mnóstwo ludzi chciało tą kolejką jechać. I dopiero po pół godziny, po godzinie zczaiłem, jak już się zaczęli, jeden zakręt się skończył tej kolejki, patrzę i już widzę kasy i widzę, że taki napis jest, że wejściówki online i osobna kolejka, gdzie były 4 osoby. I ja patrzę, mówię, co za wejściówki online? No i nie wiedziałem tam, więc zagaduję do strażnika z boku i tak dalej. Rodzina trzymała kolejkę, tą długą. No i strażnik mówi, no online bilety można kupić. No i wbijam na komórce, kupuję bilety, za chwilę mam kod QR i nagle zamiast czekać jeszcze drugą godzinę, to przechodzimy do tamtej kolejki. Żebym wiedział wcześniej, to bym w ogóle nie stał w tej kolejce, tylko od razu bym wszedł. I tak jest bardzo często, że bilety online oszczędzą ci czas i bardzo często są też tańsze. Dlaczego są tańsze? No bo nie trzeba obsługiwać tych turystów, nie trzeba robić kolejek, drukować biletów nawet, tylko ktoś se wszedł na stronę, sam zapłacił, wszystko załatwił, dostał rachunek, dostał kod QR i może iść.
Więc jesteś tańszy dla tego przedsiębiorcy, który ci sprzedaje swoją atrakcję turystyczną. Dlatego też on ci może te bilety dać taniej. No i już, dlatego do wszystkich atrakcji warto zerknąć, czy nie ma biletów online, czy są tańsze. Zazwyczaj atrakcje turystyczne mają na swoich stronach wersję anglojęzyczną, także nie ma znaczenia, że nie znasz chorwackiego, czy tam czeskiego, czy jakiegoś innego. Klikniesz sobie na angielską i zakup biletów to naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo jakich tam umiejętności językowych, żeby to ogarnąć. Także zachęcam Cię gorąco do tego. A na instytutlingwistyki.pl możesz od nas kupić fajne kursy językowe. Jeszcze się zdążysz przygotować chociaż trochę do wakacji. Polecam. No dobra, idziemy dalej. Uber. Pamiętam kiedyś w Barcelonie. Wsiadam w nocy do taksówki. I jeszcze z wtedy dziewczyną, dziś już żoną. I wsiadamy, i podaję adres i tak dalej, i jedziemy. I on tam wpisuje w GPS-a i jedziemy. No i tak jechaliśmy z pół godziny. Kosztowało to zylion pieniążków, w sensie na tamte czasy to dla mnie było przerażające. To prawie się na miejscu popłakałem, a jeszcze jak wysiedliśmy, to nas zaatakowało dwóch Hiszpanów, którzy chcieli okraść nam portfele, ale na szczęście były przecinaki, to nie dały rady. Niemniej jednak, co ciekawe, rano wstajemy i idziemy w tamto miejsce, gdzie dzień wcześniej braliśmy taksówkę. Czyli niby pół godziny dalej, ale stwierdziliśmy, idziemy pieszo, bo robimy sobie spacerek po Barcelonie. I doszliśmy w 3 minuty. Ja mówię, ja pierdzielę, my taksówką jechaliśmy pół godziny, a tu się pieszo idzie 3 minuty. Ale nie wiedzieliśmy, obce miasto i tak dalej. Dlatego właśnie Uber na całym świecie, czy tam Freenow, czy Bolt i tak dalej, bo są różne firmy, dlatego te firmy na całym świecie mają taką popularność. Bo tam nie ma jak oszukiwać. Jest apka, od razu jest trasa, od razu jest cena i tyle. Jak on będzie jeździć pół godziny zamiast 3 minuty, to dopłaci z własnej kieszeni za to, więc to nie ma sensu. Także dlatego też w wielu krajach, w których działają dwie apki, trzy apki, na przykład jest i Uber, i Bolt, to odpal sobie obie. Nie dość, że Cię to wyjdzie taniej niż taksówka, to jeszcze prawdopodobnie wyjdzie, znajdziesz tańszą opcję z tych dwóch. Także to też jest dobre rozwiązanie. Także jeżeli ktoś do tej pory nie był techniczny, nie korzystał z Ubera i tak dalej, warto. Zdecydowanie warto. Kolejna rzecz dla podróżujących po Polsce, BlaBlaCar. Dla tych, którzy nie wiedzą, no ja nie miałem doświadczeń tego typu, ale no wiem jak to działa, nie? Że ktoś jeździ sobie z Łodzi do Zakopanego, to ogłasza się, że jedzie jutro o 16:00, z Łodzi do Zakopanego i ma trzy miejsca wolne i ludzie mogą za składkę na paliwo jechać. Tam nawet jest jakiś regulamin, że nie można za bardzo brać pieniędzy na tych wyjazdach, że to musi być faktycznie dorzucanie ludzi do auta na trasę, która i tak się ma odbyć, a nie biznes. Także siłą rzeczy nie może to być drogie. No i tyle. Jest to ciekawa podróż, jak lubisz poznawać nowe osoby, to jeszcze w trasie poznasz fajną ekipę. No i tyle, tak jak mówię, nigdy nie korzystałem, ale znam ludzi, którzy korzystali i korzystają regularnie i sobie chwalą, jest to bardzo tanie w podróży. Oczywiście no autostop byłby jeszcze tańszy, ale to już w ogóle nie każdy lubi, także to wiadomo. Natomiast couchsurfing to jest też kolejna rzecz, z której nie korzystałem nigdy, ale znam osoby, które korzystały i też sobie chwalą. Couchsurfing, czyli surfowanie po kanapach, polega na tym, że śpisz u ludzi za darmo. Dlaczego? Ponieważ oni są fajni i rejestrują się na platformie couchsurfing.com, że mieszkają w tym i tym miejscu i zapraszają. To są ludzie, którzy lubią poznawać nowe osoby i ktoś do nich przylatuje, wpada na chatę na 3 dni na przykład, śpi zupełnie za darmo. Możesz nawet każdego dnia spać w innym miejscu u kogoś innego, poznawać fajnych ludzi. Tak jak mówię, nigdy nie korzystałem, bo to nie jest mój styl podróżowania. Natomiast jest to dobry patent dla oszczędnych na pewno i na przykład osoba, która nam zarządza Instytutem Lingwistyki, Arenika, która teraz fajnie tam wszystko rozwija, ona kiedyś była na couchsurfingu, znaczy u nich w Indonezji na couchsurfingu wpadł Brazylijczyk i potem się okazało, że to jest w ogóle jakiś turbo celebryta, jakiś jeden z najbardziej znanych brazylijskich aktorów, ale on się nie przyznał w trakcie. To dopiero później, jak ktoś z rodziny zobaczył zdjęcie z nim, że tu taki gość był na couchsurfingu, to się okazało, że to taki gość był. Bardzo ciekawy, no i mają kontakt i tak dalej, więc to nie jest tak, że na couchsurfing, do czego zmierzam, że to nie jest tak, że na couchsurfing to jedzie jakaś taka, wiesz, biedota, jakaś patologia, że to ojej, już nie ma pieniędzy nawet na hostel, to jadę na couchsurfing. Nie, to są ludzie, to jest bardziej styl życia,
niż stricte oszczędność. W sensie to są ludzie, którzy no, chcą mieć fajnych ludzi u siebie na chacie, chcą się poznawać, chcą podróżować w taki bardziej interaktywny sposób. No to jest taki styl, więc to nie jest absolutnie nic złego i jeżeli czujesz, że ten styl to jest coś twojego, próbuj, warto. Kolejna rzecz. Sprawdzaj ceny różnych rzeczy przed wyjazdem, ponieważ często tak jest, że ludzie nie wiedzą, gdzie jadą tak naprawdę i nie wiedzą, jakie tam są ceny. Zwłaszcza jak ktoś jest początkującym podróżnikiem, to on nie wie, czy na przykład Austria jest droższa niż Czechy, a czy Czechy i Austria są tańsze niż Słowenia, czy droższe. Gdzie potem tankować, gdzie potem kupić jedzenie po drodze na przykład, nie? Nie wiedzą, bo nie sprawdzają, a wszystko jest w internetach. Także samo sprawdzenie czasem to jest nic, to jest żadna robota, a się może okazać, że na przykład jakaś konkretna rzecz w tym kraju jest ultra droga. No są takie kraje jak Szwajcaria, gdzie wszystko jest ultra drogie, natomiast w niektórych krajach jakieś konkretne elementy, jakieś konkretne rzeczy są turbo drogie i być może warto wziąć je ze sobą. Po prostu spakować jeszcze więcej. Normalnie byś tego nie brał, ale skoro taka rzecz jest tam droga, no to biorę. Także sprawdzanie cen przed wyjazdem, żeby na to ewentualnie zareagować. Potem jedzenie. Jedzenie, już mówiłem, że można wziąć swoje, no ale można też oczywiście znaleźć lokalne, pyszne.pl. Tak, czyli w niektórych krajach są jakieś Just Eat, w innych jest Globo. W innych jeszcze, ja tu mam nawet Deliveroo, Foodpanda, Uber Eats oczywiście. Także to zazwyczaj wychodzi taniej niż stołowanie się w restauracjach, a niektórzy nie wiedzą, a nie jest to jakaś tajemnica, ale niektórzy nie pomyśleli, że można zamawiać takie jedzenie w dowolne miejsce, a nie tylko do mieszkania, hotelu czy domu, tak? Czyli możesz siedzieć na plaży przy parawanie numer 16 i możesz zamówić Uber Eats na plaży przy parawanie numer 16. No i już, i ładnie ci przywiozą, dowiozą z tańszej knajpy, bo się okaże, że ta knajpa bezpośrednio przy plaży jest 3 razy droższa, bo jest knajpą turystyczną. Także jest to fajna, bardzo fajna oszczędność. Kolejna rzecz to jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie w podróży jest bardzo przydatne. Ja akurat nie miałem sytuacji, w których mieliby mi za co wypłacać ubezpieczenie, ale na przykład mój wspólnik Kacper, który też dużo się dołożył do scenariusza dzisiejszego odcinka, ponieważ on zajmuje się wieloma chytrymi smart patentami. Na jego kanale Smart Life, który znajdziesz poniżej, również warto zasubskrybować, bo tam ma różne patenty na podróże, na biznes, takie właśnie przeróżne triki. No to on mówił, że on na ubezpieczeniach zarobił, w sensie na każdą podróż w życiu bierze ubezpieczenie i ogólnie jest na tym do przodu, w sensie, bo już mu tyle razy wypłacono za spóźniony lot, za coś tam odwołanego, że finalnie nie zapłacił za ubezpieczenia nic, a nawet na nich zarobił. Więc jest to oczywiście dobry patent. Jeszcze tylko jeden disclaimer. Czytaj dokładnie OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, ponieważ jest jeden ciekawy patent firm ubezpieczeniowych niektórych, że osoby zaszczepione przeciw COVID nie dostaną nigdy za nic żadnego ubezpieczenia, odszkodowania w sensie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w OWU jest coś takiego, że ubezpieczenie nie obowiązuje osób, które brały udział w eksperymentach medycznych, to pamiętaj, że z prawnego punktu widzenia, i to ci każdy prawnik potwierdzi, takie szczepienia, te konkretne, bo nie wszystkie, tylko wyłącznie te, są eksperymentem medycznym. A znając firmy ubezpieczeniowe, no to one będą szukały każdego haka. A to jest bardzo łatwy hak. Także czytaj dokładnie warunki. Jeżeli znajdziesz coś takiego, to zażądaj na przykład, bo możesz dealować, nie? Zażądaj, że mają ci to zaaneksować i powiedzieć, że nie dotyczy to osób, które brały udział w eksperymentach medycznych z wyłączeniem na przykład szczepienia przeciw COVID. Żeby ci to napisali. Oni są w stanie to zrobić. Oni liczą po prostu na nieświadomość ludzi, że ludzie tego nie czytają, więc warto czytać przy ubezpieczeniach. Nie tylko podróżnych, tylko wszystkich tak naprawdę, bo to jest fajny patent na oszustwo, nie? Na to, żeby ludziom nie wypłacać pieniędzy. Doczepić się byle czego i sru. Także warto, natomiast ogólnie ubezpieczenie warto mieć, bo nigdy nie wiadomo, co się tam w podróży wydarzy. Ktoś nogę złamie, albo szpital, albo coś tam. Nie wiadomo. Także, a koszty mogą być przeróżne. Co dalej? Jest wiele darmowych lub tanich atrakcji. Na TripAdvisorze oraz w Google znajdziesz wszelakie atrakcje, czyli wchodzisz TripAdvisor przez V i tam wpisujesz dane miasto i masz zazwyczaj ceny tych atrakcji. Niektóre są darmowe, inne są płatne, inne są bardzo drogie
I nie ma takiej jednoznacznej zasady, że im coś jest droższe, tym jest lepsze. Zwłaszcza, że wszyscy jesteśmy różni, więc każdego kręci coś innego. Mnie na przykład ogród botaniczny za granicą kręci bardziej niż muzeum. I zazwyczaj jest to tańsze albo w ogóle darmowe. I tak to jest. I wtedy wpadasz na przykład do parku Güell na przykład w Hiszpanii, w Barcelonie. Piękne miejsce. Nie wiem, chyba, że teraz już się tam płaci, ale kiedyś się, nie, chyba się nie płaci. Za wejście fantastyczne miejsce, w którym możesz pół dnia spędzić piknikując się i tak dalej. Jest tam też muzeum dodatkowo płatne, natomiast tak normalnie można wejść. A są takie atrakcje jak, no wieża Eiffla, może to jest dziwny przykład, bo to wypada zaliczyć, natomiast no nie jest to nie wiadomo jaka atrakcja, no nie czarujmy się, kto był, ten wie, no że fajnie jako zdjęcie na Insta, nie, że patrzcie, byłem w końcu na tej wieży Eiffla, no ale ogólnie to, to jest to przereklamowane, zresztą Paryż to jest w ogóle przereklamowane miasto strasznie, w każdym razie, no ale znowu, a ktoś uwielbia muzea, no to, to może go to kręci, więc kwestia sprawdzania cen. Bo znowu, nie chodzi o to, żeby zapłacić za najdroższe atrakcje, najbardziej ikoniczne, tylko żeby wybrać te, które naprawdę będą Cię bawiły lepiej. A znam takich ludzi, którzy wybiorą najdroższą atrakcję tylko po to, żeby mieć zdjęcie, mimo że sama ta atrakcja ich nie kręci. Tylko chcą mieć zdjęcie. W tym czasie nie spędzają czasu, w tym czasie nie odwiedzają jakiegoś miejsca, które naprawdę by im się podobało bardziej i byłoby tańsze albo darmowe. Także sprawdzaj po prostu ceny, żeby się potem nie zdziwić. Zwłaszcza, że w niektórych miejscach ceny są takie, żebyś nie uwierzył, jakbyś nie sprawdził. Po prostu to z kolei mi się przydarzyło w... A nawet nie wiem, czy to w Polsce nie było. Tak, to chyba było nawet w Polsce, ale już nie pamiętam gdzie. Że było jakieś muzeum iluzji i to było takie, wiesz, na 20 minut zwiedzania max. A się okazało, że wejściówka tam była chyba z czteroosobową rodziną za ponad 200 zł. W sensie, no dobra, no można dać, kto bogatemu zabroni, można by powiedzieć, ale tak naprawdę przepłacanie dla samego przepłacania to jest bez sensu, nie? To co? Więc ja wiem, że w wakacje jest nastrój do szastania pieniędzmi, ale jednak należy, czy warto trochę się hamować. Także to jest to. Kolejna rzecz to są pamiątki. Ludzie kupują na wczasach pamiątki, tak jakby mieli później zapomnieć, że byli na tych czasach. To jest coś, czego nie rozumiałem od dawien dawna. Mój wspólnik Kacper ma taki patent, że on się z żoną umawia, że oni kupują tylko magnesy. Czyli, że owszem, my lubimy mieć pamiątki, jasne, no to kupimy zawsze magnes. No i kupuje tam magnes za 2 euro, ma tych magnesów potem nawalone na lodówce i spokój. I to jakby zapełnia już potrzebę całą kombinowania. I jednocześnie nie trzeba już kupować nie wiadomo jakich dziwnych rzeczy, wielkiej kury z napisem Porto albo jakiegoś tam kurczaka z napisem Barcelona, bo już jest. Oczywiście z dziećmi warto takie zasady przed wyjazdem też ustawić, że możecie sobie kupić też po jednym magnesiku. I tyle. Bo po co im pamiątka? Wielki miecz z napisem Monachium. Genialne, no. To jest bez sensu. Potem taka graciarnia się robi w domu, nic z tego nie wynika, nie powoduje to jakichś nie wiadomo jakich wspomnień, że o, patrzę na ten wspaniały miecz i myślę o sympatycznych wieczorach w Monachium na Oktoberfest. Bez sensu. To bez sensu. Jak masz podróże, to najlepszą pamiątką z podróży jest co? Zdjęcie. Czyli coś, co jest za darmo. I już, więc nie trzeba już kupować. Także magnesik, 2 euro, spokój. Ustalcie to sobie przed wyjazdem z całą rodziną, zwłaszcza z dziećmi i będzie ok. Kolejna rzecz to jest bukowanie na ostatni moment. Kiedy hotele są zdesperowane, bo już nie ma ludzi. W sensie już nikt nie dojdzie, tak? Jak jutro masz być w Portugalii, a dziś piątek wieczór jest, to znaczy, że ten portugalski hotel wie, że już prawdopodobnie nikt go nie wykupi. Więc wiele z tych miejsc obniża ceny na ostatni moment, licząc, że jeszcze kogoś skuszą. I wtedy cały na biało wpadasz ty. I to jest właśnie ten paradoks, że zazwyczaj bukowanie na ostatni moment się opłaca, mimo że dla niektórych jest takim stresikiem. Mi się zdarzyło raz, że nie pykło, bo nie było żadnego hotelu już. No ale to był akurat taki termin jakiś wtedy trafił, czy majówka, czy coś tam, że rzeczywiście nic sensownego nie było, co by nie było brudne i z karaluchami. Natomiast tak na co dzień to ta taktyka działa całkiem nieźle. Także bukowanie na ostatni moment. Kolejna rzecz
uważaj na fotoradary. Dlaczego? W Polsce mamy Janosika, mamy mapę topograficzną w głowie, mamy CB radio i tak dalej. Różne są opcje. No i mamy też relatywnie... wiemy, gdzie można, tak, przyspieszyć, tak, bo ktoś zna swój rejon i tak dalej. Wiadomo, że na autostradzie, zwłaszcza na płatnych odcinkach, jakoś tak się chyba nigdy nie zdarza, żeby cię ktoś dogonił i sprowadził na pobocze. Ale za granicą litość jest dużo mniejsza. O tym trzeba pamiętać. I mandaty zazwyczaj są dużo droższe i dla tych, którzy nie wiedzą, te mandaty przychodzą do Polski. Tak, to nie jest tak, że w Niemczech dostaniesz fotoradar i nie przyjdzie. On przyjdzie. Ja dostałem nawet mandat kiedyś, jak zaparkowałem w Londynie samochodem i to nie przedłużyłem parkomatu, rozumiesz? To nie był mandat, że jechałem o 300 za dużo, tylko nie przedłużyłem parkomatu o godzinę i mandat dostałem do Polski. Więc panie, to takie rzeczy. Także... tak to działa, w związku z czym za granicą mandaty są droższe, a radary są bardziej chytre, bo widzisz, u nas jest znak, fotoradar i wszyscy pasażerowie mówią, ty uważaj radar i spoko. Jak nie widziałeś odcinka z Krzysiem Hołowczycem, to zapraszam na tym kanale, właśnie on nas tak uratował, że on widzi wszystkie radary z 2 kilometrów. Także w Niemczech na przykład masz fotoradar ukryty w krzakach, bez znaku żadnego, jakiś słupek stoi, potem się okazuje, że to robiło zdjęcie i tak dalej. W ogóle nawet nie jesteś tego świadomy, bo w Polsce fotoradarem jak dostaniesz, to dostajesz po oczach. To od razu wiesz, że fotoradar cię złapał, a w Niemczech one są jakoś tak zrobione, że nie wiadomo. Wracasz potem z podróży i za 3 miesiące ci przychodzą 4 zdjęcia. Hurt. I to każdy po 20, 50, 100 euro. Jo, panie, wakacje zdrożały. Także trzeba mieć się na baczności i jednak w niektórych, znaczy zwłaszcza za granicą, warto się bardziej trzymać tych zakazów i tak bezpieczniej wtedy. Jak jest 70, jechać do 80. Jak jest 100, 110. To nie jest tak, że w Niemczech są autostrady bez limitu. To trzeba bardzo uważnie patrzeć na znaki, bo jest znak 110, nie widziałeś, myślisz, że można w Niemczech jechać, jedziesz 200, no i potem dostajesz kartkę pocztową z pozdrowieniami. Także fotoradary, a kolejna rzecz związana z karami jest, że jak już dostaniesz jakąś karę na miejscu, to sprawdź, czy da się negocjować. Bo ja na przykład pierwszy raz, jak dostałem mandat za parkowanie, celowo mówię pierwszy raz, bo trochę ich było, ale pierwszy raz, jak dostałem mandat za parkowanie w Walencji, to go zapłaciłem, a potem dopiero doczytałem, że że można zapłacić jedną chyba trzecią czy jedną czwartą tej kary w parkomacie. Rozumiesz? Czyli tam był numer konta i kwota jakaś tam, nie wiem, 50 euro. Przelej, no to ja przelałem na to konto. A potem dopiero doczytałem, że kurczę, przecież mogłem iść do tego parkomatu, wpisać numer mandatu i wstawić kartę i by mi pobrało tam 10 czy 12 euro zamiast 50. Następnym razem, jak dostałem mandat za parkowanie w Hiszpanii, co było nie tak długo później, to już tak zrobiłem. I już wiedziałem, że można zaoszczędzić. To się czasem nawet opłaca bardziej niż płacić za parkomet. Znaczy nie, żeby tu cwaniaczyć, nie? Ale czasem tak jest, że jak gdzieś będziesz parkować 6 godzin, to ten mandacik opłacony w parkomacie 12 euro może być tańszy niż te parkowanie. Ale dobra, tego nie wiesz ode mnie. W każdym razie negocjacja kar często działa. Oczywiście wiadomo, że z policją na miejscu, jak ich masz, to też warto negocjować. Dziewczyny mają łatwiej, taka jest dyskryminacja, no ale tak jest, no i tak to działa. Natomiast wiesz, parę słówek się nauczysz po ich niemu, to jest dużo mniejsza szansa, że dostaniesz taki mandacik. Także tyle. Co dalej? Wyjazd poza sezonem. Nie wszyscy to mogą, aczkolwiek wielu może, a nie wie. Ogólnie wiadomo, plus sezonu jest taki, że jest ciepło, aczkolwiek to bywa też minus, tak? Bo w tych takich najbardziej sezonowych miesiącach to tam jest 40 stopni w tych krajach typu Chorwacja i tak dalej, więc to już jest przesada trochę. A taki wrzesień, a taki czerwiec, maj. Ja teraz abstrahuję już od samych kwestii restrykcji pandemicznych i tak dalej, bo wiadomo, że może się okazać, że poza sezonem znów będziemy siedzieć grzecznie w domu, albo mniej grzecznie. W każdym razie jednak wyjazd poza sezonem, tak już normalnie, to jest zazwyczaj rzecz po pierwsze tańsza, tak, bo noclegi są tańsze. Ja szczytowo byłem na Majorce za 500 zł, w sensie nocleg miałem za 500 i byłem tam 5 dni.
5 stów. Owszem, no, czy bym polecił wyjazd na Majorkę w listopadzie? Tu można by dyskutować. Znaczy, nie było zimno, było spoko, natomiast atrakcji też nie było za dużo, bo dużo rzeczy było pozamykanych, więc to coś za coś. No ale pewnie jakbym miesiąc wcześniej poleciał, w październiku na przykład, to jeszcze bym się załapał na dużo rzeczy, a byłoby na pewno taniej niż w sezonie. Do tego atrakcje turystyczne przeżywają zawsze oblężenie. Myślę, że kwestia przerwy w pandemii, to w ogóle wszyscy ruszą. I to jest stresujące, wkurzające, stanie w kolejkach i tak dalej. Poza sezonem nie masz tego. Oczywiście ktoś powie, ale ja nie mogę jechać w kwietniu do Portugalii, bo dzieci mają szkołę. No dobra, jeżeli one mają taką szkołę, że są z niej mega zadowolone, szczęśliwe, chodzą rano do tej szkoły i mówią, wow, jak super, że idę do szkoły i wolę iść do tej szkoły, niż jechać na tydzień do Portugalii, to ja to rozumiem i szanuję. Ale nie czarujmy się, wycięcie tego tygodnia na wakacje w Portugalii to jest wręcz walor edukacyjny nawet lepszy, bo one się w tej Portugalii lepiej nauczą życia niż w tej szkole. Ja moim dzieciom na wycieczkach każę mówić w ichniejszym języku, tak? Także mówić gracias albo obrigado, czy gdzie tam jesteśmy. Mają dziękować, mają prosić o rachunek w tamtym języku, mają coś załatwić, ogarnąć. To jest edukacja i nie ma, że nie. Po prostu jedziemy spędzać czas, no ale też trzeba przygotowywać się do dorosłego życia, no i trzeba będzie ogarniać, nie? Także teraz już idziemy o krok dalej, że zaczynam zlecać dzieciom ogarnianie bookinga, nie? Weźcie, zarezerwujcie nocleg. No i już dzisiaj moja 10-letnia córka siedziała na bookingu i kminiła. Także to jest przygotowanie do życia. Tak by siedzieli i omawiali budowę pantofelka i że amyba ma niby nóżki, no i co. Także tydzień bez szkoły nic się nie stanie. Widzisz, rok wytrzymali tak naprawdę i też przeżyli, także myślę, że warto i wtedy jedziesz poza sezonem, oszczędzasz naprawdę kilka tysięcy złotych na spokoju, jesteś w stanie dzięki temu oszczędzić i masz łatwiejszy dostęp do atrakcji turystycznych, bo nie ma kolejek i tak dalej. Także zdecydowanie warto. Co jeszcze ciekawego tutaj mamy? Wyjazd w koszty, czyli pogadaj ze swoją księgową i zastanów się, czy ty przypadkiem nie jedziesz służbowo, bo może jedziesz. I praktycznie przy odrobinie pomyślunku, praktycznie robiąc każdy dowolny biznes, jesteś w stanie jechać służbowo. Są biznesy, gdzie to jest mega proste. No, mój biznes na przykład jest mega prosty, ponieważ poza nagrywkami, które się odbywają zawsze w aucie, wszystko inne może odbywać się w każdym miejscu na świecie. Także ja autentycznie mogę siedzieć na plaży w Malediwach i ciężko pracować. Natomiast są biznesy bardziej takie lokalne, gdzie nie jest to takie oczywiste, że ty jedziesz w delegacji, no ale pogadaj z księgową i jak się okaże, że jedziesz w delegacji, to wrzucasz bilet lotniczy w koszty, wrzucasz koszty paliwa na przykład, wynajem samochodu, może nawet jedzenie, no i tyle. I to już jest znaczna oszczędność, bo oszczędzisz kilkanaście procent tak naprawdę. Także wyjazd w koszty. Być może warto też wynająć apartament z kuchnią. Jeżeli budżet masz mocno ograniczony, to wynajmujesz apartament na Bookingu albo na Airbnb, celowo z kuchnią, no i se gotujesz. Czyli nie mogłeś przywieźć swojego jedzenia, bo to był samolot na przykład, nie było jak takich ilości, albo by się zepsuło w samochodzie, no to spoko, to kupujesz na miejscu w Lidlu lokalnym, a następnie już sobie gotujesz i jesz znacznie taniej. Znowu, możesz sobie dać taki warunek, że każdą kolację jecie w restauracji nad brzegiem morza i tam płacicie dużo, no bo siłą rzeczy, ale pozostałe posiłki gotujecie w apartamencie. Tylko o tym musisz pomyśleć na etapie bukowania apartamentu, bo jak wtedy o tym nie pomyślisz, no to potem będzie za późno. Będziesz mieć hotel, no i co? I nie ma kuchenki. Nie ma możliwości i trzeba będzie przepłacić za jedzenie. Mówię przepłacić, bo tak naprawdę oczywiście jak masz zapas finansowy, to pewnie nawet nie oglądasz tego odcinka, nie? Ale większość ludzi zapasów takich nie ma, żeby sobie można było wszystko zrobić. Zwłaszcza, że niektóre z tych oszczędności, jak zastosujesz, nawet jak nie musisz, sfinansują ci drugi wyjazd. Także lepiej mieć dwa, być może lepiej mieć dwa wyjazdy trochę oszczędne, ale dwa, niż jeden trochę mniej oszczędny. Dobra, co dalej? Wybieranie wakacji według promocji to jest zmiana takiej mentalności. Normalna mentalność jest taka, że wtedy i wtedy mam urlop, albo tam robię sobie urlop i wtedy jadę do Chorwacji. A propozycja jest odwrócić to. Patrzeć na lastminuter.pl, czyli na oferty last minute,
patrzeć na promocje, na loty, na różne inne, obserwować stronę na przykład flyforfree.pl i widzisz, że aha, za 3 dni jest Egipt 2 razy taniej, lecimy. Czyli i wtedy szybko sprawdzanie możliwości, jak jesteś przedsiębiorcą, jest to trochę prostsze, jak nie, no to szybko do szefa, czy za 3 dni możesz mieć urlop i kombinujesz, czyli nie planujesz odgórnie tych czasów, tylko jesteś taki gotowy, jak kot. Cały czas obserwujesz, jesteś gotowy do reakcji i nagle, a, reakcja łapie. To jest to. I naprawdę można na tym sporo zaoszczędzić. Także ja znowu nie jestem osobą, która się nadaje do takiego kombinowania, bo ja mam taki, wiesz, zespół Aspergera, ja wszystko muszę mieć ułożone od A do Z, przygotowane z wyprzedzeniem, jak coś się zmienia, to potem jest strasznie. Natomiast jest wiele osób, dla których taka spontaniczność, że w sumie pojutrze jest dobra okazja na Meksyk, to lecimy, bo jest 3 razy taniej niż zwykle, to jest genialny pomysł i bardzo poważna oszczędność finansowa. Kolejna rzecz, zorganizowane wycieczki. Jak jesteś w jakimś miejscu, to oprócz tego, że jest hotel i tak dalej, samemu możesz podróżować, jest wiele zorganizowanych wycieczek do kupienia. Tak, czyli na przykład jak byłem w Dubaju, no to była świetna wycieczka na pustynię, Toyotami, RAV4-kami, zjeżdżaliśmy z takich górek po pustyni, na dół, na górę i tak dalej, żygać się chciało, super zabawa, fantastyczne. No i co? I wtedy dowiedziałem się, mimo że to akurat nie ja to sponsorowałem, ja to miałem w prezencie, no ale już mniejsza o to, ale dowiedziałem się od lokalsów, jak to się robi. Że albo takie wycieczki ktoś sprzedaje w biurze podróży, czyli kupujesz w Polsce w biurze podróży w czasy, razem z wycieczką na przykład na pustyni w Dubaju. Albo na miejscu lokalnie kupujesz tę wycieczkę u tego lokalsa, u tego gościa, który będzie cię wozić tam, albo w jakimś lokalnym kiosku. I się okaże, że w tej drugiej opcji jest to prawie zawsze tańsze. I w Polsce płacisz na przykład za taką wycieczkę, teraz strzelam, 300 zł, a tam 150. Więc jednak wycieczki takie zorganizowane, czy tam w Egipcie, jak się jedzie na jakieś pseudo-fejkowe miasteczko starożytne, gdzie dalej mieszkają Beduini, oczywiście, którzy się rano specjalnie przebrali pod tę okoliczność, no to dogadujesz tam na miejscu już w Egipcie, nie wykupiłeś tego wcześniej, wcześniej wykupiłeś tylko hotel, a tam na miejscu już wykupujesz te wycieczki i prawie zawsze wyjdzie to znacznie taniej. Większość ludzi o tym nie wie, no ale tak po prostu jest. Czyli szukasz na przykład rezydenta w hotelu czy na jakimś kampingu w resorcie i on ma do tego dostęp, zagadujesz z nim, załatwiasz to taniej albo w ogóle z tym lokalsem, który cię oprowadzi, albo nawet wchodzisz na stronę, która się nazywa Viator bodajże, tak, Viator. Viator.com i tam w ogóle różni ludzie ogłaszają swoje wycieczki. Tak, czyli facet mieszka w Seattle, i on ma swoją Toyota RAV4 i on tam wrzuca, to jest taki OLX wycieczkowy, i on tam wrzuca, że on za $20 kogoś chętnie przewiezie taką Toyotą po górkach, dołkach i tak dalej, zaprasza. No i tam sobie możesz zabukować, także strona Viator też jest ciekawym patentem. Oczywiście jakieś zaufanie do ludzi trzeba mieć, tak, bo ktoś może się bać, że ojej, tak z obcymi, nie wiadomo kto to jest, kto się tam wrzucił. Aczkolwiek te strony mają przecież systemy komentarzy, opinie i tak dalej, więc możesz bukować tylko u takich, którzy już są sprawdzeni i wiele osób ich poleca. Także zorganizowane wycieczki na miejscu, a nie przed wyjazdem. Kolejna rzecz, restauracje. Klasyka restauracyjna, czyli przy atrakcjach turystycznych restauracje są bardzo drogie, dalej od atrakcji są dużo tańsze. To jest oczywista oczywistość. Ale większość ludzi tak jakby tego nie wie. I jak tu jest wieża Eiffla, to oni tu idą do restauracji. Jak tu jest plaża, to oni tutaj na tej plaży w barze plażowym jedzą. I potem są paragony grozy i szok. Jak tu jest Burj Khalifa, to oni pod Burj Khalifa do restauracji i szok. A przecież to są ceny pod turystów. Przecież dosłownie kilkaset metrów dalej, ja ci nie mówię, że ty masz w metro wsiadać i jechać 8 stacji, tylko kilkaset metrów dalej okaże się, że płacisz 2 razy mniej, jesz równie dobre jedzenie i zazwyczaj w równie pięknej restauracji. Bo to nie jest tak, że te z widokiem, te turystyczne, to są te jedyne ładne, a te inne to nie mają już widoku i tak dalej. Nie. Jest mnóstwo. Przecież są takie miejsca jak choćby Barcelona, tak, która jest w każdym swoim miejscu pięknym miastem. Jest po prostu piękna. No to nie ma tak, że jak przejdziesz 700 metrów, to nagle masz brzydko. Także
warto czasem pomyśleć, zaoszczędzić i zjeść taniej w miejscu, które podaje jedzenie lokalsom. Może nawet będzie bardziej ciekawy wybór, więcej możliwości. Także mamy to z restauracją. Kolejna rzecz, tego w życiu nie zrobiłem, ale znam ludzi, którzy to zrobili. Cwaniaczenie z biletami grupowymi. Bilety grupowe, czyli przykład z życia, bo właśnie mój wspólnik Kacper to zrobił ostatnio. Byliśmy akurat w Krynicy przy okazji nagrywania wywiadu w okolicy z Romanem Kluską. No i wylądowaliśmy też w Krynicy. I w tej Krynicy jest taka wieża widokowa pośród drzew, fantastyczne miejsce. No i taka zjeżdżalnia, że możesz na szczycie tej wieży wejść w tunel i zjechać na sam dół, jeżeli masz mocne nerwy. No i co? I jest jeden zjazd. Ileś tam kosztuje? A 6 zjazdów już znacznie taniej kosztuje w przeliczeniu na jeden zjazd. No i Kacper dogadał się z jakimiś ziomkami z kolejki. Słuchajcie, chcecie też zjeżdżać? Ja 2 zjazdy, wy 2, ty 2, ty 2. Składamy się we 3 i mamy. No i tyle. Ja mówię, ja osobiście takich rzeczy nie robię, bo mi się nie chce po prostu. Ale no i być może też dlatego, że nie jestem tak ekstrawertyczny, żeby zagadywać do ludzi w takich sprawach. Natomiast Kacper jako smart life i tak dalej, to on właśnie zbija piątki i tak dalej, więc dla niego to jest bardzo naturalne. Także jak chcesz, to możesz. Są niektóre atrakcje rzeczywiście, że masz bilet rodzinny, się wyświetla wielki bilet rodzinny albo bilet grupowy, no i jest was więcej osób i to jest do załatwienia. Także czy choćby na jakąś taksówkę. Mi się zdarzyło w jakimś parku rozrywki, już nie pamiętam gdzie to było, że mi powiedzieli, że to tylko puszczają, jak jest więcej osób. Więc ja potem faktycznie zagadywałem osoby, żeby poszły ze mną na tę atrakcję, bo inaczej by mi tego nie włączyli, no. I tyle. Także trochę się zachowałem wtedy może jak dziecko, ale przynajmniej osiągnąłem cel. Nie musiałem płakać. W każdym razie jest to jakieś rozwiązanie. W różnych kontekstach działa, jak widać. Co dalej? Kolejne rozwiązanie, które też jest trochę takie tanie już bardzo, ale czasem może być sensowne. Czasem parking w niektórych miejscach turystycznych jest horrendalnie drogi. I być może czasem warto. O tyle, o ile w Polsce robienie takich numerów, że zaparkuję kilometr dalej, żeby zaoszczędzić 2 zł na parkomacie, to jest naprawdę słabe, bo to jest uczenie twojego mózgu, że cię na nic nie stać. O tyle, jak już jesteś w jakimś miejscu turystycznym i tam masz parking za 150 zeta na przykład, za samo postawienie auta, a wiesz, że 800 metrów dalej możesz zaparkować za 12 euro kary na przykład, zapłaconej w terminie w parkomacie, to być może warto zrobić sobie spacerek 800 metrów, zaoszczędzić trochę pieniędzy i przy okazji się przespacerować, no bo to jesteś na wczasach, żeby dużo chodzić też, nie? Także być może czasem jest to jakieś rozwiązanie, tylko trzeba się znowu rozejrzeć, bo ludzie się nie rozglądają, po prostu jadą na rympał, nie? Że a, tu jest wieża Eiffla, to ja muszę, kurczę, przy schodach zaparkować. Nie mogę dalej, bo to przecież to samo się dzieje w marketach normalnie w Polsce. To jest jedna z tych rzeczy, o których piszę w książce 48-godzinna doba, którą wam tu pokażę, bo jest nowa edycja, czyli mamy dodruk wkrótce, także już dostaniesz z nowymi technikami. I tam właśnie pisze, jaki to jest bezsens, że ludzie szukają miejsca na siłę w pierwszej linii przy markecie. Jadą do jakiejś tam, nie wiem, arkady, coś tam, złote tarasy i kombinują, żeby mieć przy samych drzwiach. I oni jeżdżą 3 kółka, aż coś się tam zwolni, a ja za ten czas jadę na sam koniec parkingu, wejdę i jestem w środku. Hello. W związku z czym trzeba się rozglądać. Czasem naprawdę, zwłaszcza na wakacjach, warto zaparkować dalej. Masz mniejszą szansę, że porusują ci auto, bo będziesz w mniej zatłoczonym miejscu, a przy okazji zapłacisz mniej. Także to jest dobry również patent. Co jeszcze? Tipli.pl. Jest taka strona, jeżeli z niej wchodzisz na Booking albo na inne strony do rezerwacji miejsc hotelowych, zresztą nie tylko hotelowych, bo to nawet na Allegro działa, to dostaniesz zwrot kilka procent w zależności, gdzie kupujesz i tak dalej. Dostajesz kilka procent zwrotu za swoje zakupy. Przy Bookingu to jest szczególnie istotne, no bo w Bookingu jednak wydaje się więcej pieniędzy, tak? Bo na Allegro jak coś wchodzisz, kupujesz za 3 dychy, no to tam nie ma sensu, ale jak kupujesz noclegi za 3 koła na Bookingu, no to już kilkadziesiąt zeta dostaniesz na Tipli zwrotu.
kilkadziesiąt zeta z jednych czasów, kilkadziesiąt z drugich, kilkadziesiąt z trzecich. Zawsze trochę tam się nazbiera. Grosz do grosza i będzie kokoszka. Także tipli.pl. Kolejna rzecz. Hotele, a propos bookingu, hotele bezpośrednio na stronach hoteli bywają tańsze niż na stronach bookingu. Dlaczego? Ponieważ booking zazwyczaj bierze 13% z ceny. Tak mniej więcej jest. Czyli jak płacisz za hotel 1000 zł, to z tego booking ma 130. W związku z czym właściciel hotelu dostaje 870, czyli on za tyle realnie sprzedaje ten nocleg. To może tobie sprzeda bez bookingu za 900. Więc jest dużo możliwości, czasem na miejscu można pogadać, załatwić i tak dalej. Ja tak kiedyś gadałem, przyjechałem do Toruniu z kolei to było, wpadam do hotelu Ibis, no i mówię pani, że widzę tutaj cenę, a ja widziałem w internecie niższe. A pani mówi, no tak, ale to tak jest, w dzień przyjazdu są takie jak tutaj. Ja mówię, no ale to ja teraz na bookingu mam niższą cenę. Fakt, nie było tam jakoś turbo, no ale powiedzmy 10 zeta, nie? Czy tam 20. I mówię, to czemu ja mam na bookingu taniej? No, bo to tak jest, to trudno. Ja mówię, no to co, to pani poczeka, ja sobie zarezerwuję przez booking. Ona mówi, no to pana jest decyzja, nie? Ja mówię, nie, bo tu teraz działamy na szkodę właściciela hotelu, a ja nie chcę działać na jego szkodę. Niech pani do niego zadzwoni i powie, że jest taka sytuacja, że facet albo zamówi przez booking taniej, albo kupi w tej samej bookingowej cenie na miejscu. Niech sam menedżer hotelu zadecyduje, co mu się bardziej opłaca. Czy mieć te 13% w kieszeni, czy ich nie mieć. A to nie był hotel, który znalazłem przez booking, tylko znalazłem faktycznie. To nie jest tak, że oszukałem booking, bo znajdywałem na bookingu, a potem uderzałem bezpośrednio, bo to też nie jest do końca fajne. Natomiast ja znalazłem ten hotel, fizycznie znalazłem, bo tam stał. W związku z czym wszedłem, no i mówię, no mogę przez booking stracić 13%. Abstrahując od tego, że i tak będzie taniej. A mogę za tyle samo kupić tutaj i 13% wasze. No i zadzwoniła, pogadała 5 minut i no wyjątkowo dzisiaj dla pana promocja, zrobimy cenę jednak niższą. Da się. Także to nie chodziło nawet o te pieniądze, tylko abstrakcję całej sytuacji. Czemu ja miałem na miejscu płacić więcej, a mogłem sobie wyklikać. No dobra, także strony bezpośrednio hotele bezpośrednio na stronach hoteli mogą być często tańsze. Na przykład często apartamenty znajdziesz na jakichś grupach na fejsie zamiast na Airbnb, w związku z czym znów mogą być taniej. Także to jest to. Kolejna rzecz. Wielu ludzi wygrywa w konkursach. Są tacy, jak moja bratowa, która żyje z tego. Wycieczki mają z konkursów, sprzęty, elektronikę mają z konkursów, lodówki, pralki z konkursów, samochód mają z konkursów, więc widzę na własne oczy, że się da. Nie zachęcam Cię do grania w konkursach, bo to pewnie jest dla nielicznych, natomiast ja Cię zachęcam do korzystania z tego, że inni grają w konkursach. No bo ona na przykład regularnie, jak wygrywa jakieś wczasy, no to nie jest w stanie jechać na wszystkie, albo nie chce w dane miejsce, albo nie ma czasu, albo coś tam. No więc sprzedaje te bony. No i się okazuje, że wygrała bon do jakiegoś tam, do jakiejś firmy biura podróży za 10 koła. No więc nie sprzeda tego za 10 koła, bo to jest nielogiczne. Po co ktoś ma kupić od osoby prywatnej? Będzie wolał za tą samą kwotę kupić bezpośrednio z tego biura. Wtedy ma jakieś większe zaufanie i tak dalej. Ale za 8 koła to już lepiej kupić od niej niż od biura. Więc ona wystawia za 8 koła, ktoś kupuje i ma 10 koła do wykorzystania na wczasy w tym biurze podróży. Więc wejdź sobie na OLX, na Allegro i wpisz tam bon turystyczny i zobacz, co ludzie tam sprzedają, bo na pewno wielu ludzi gra w takich konkursach nie dlatego, że są podróżnikami i chcą te bony na siłę mieć, tylko dlatego, żeby je sprzedać i mieć kasę. Więc tu jest pełne win-win, tak? Ty dostajesz ten bon, a ta osoba dostaje swoje pieniądze. Wszyscy zadowoleni, ty masz tańsze wczasy. Także jest to ciekawy patent. Kolejna rzecz. Bagaż podręczny zamiast rejestrowany. To jest ciekawa rzecz, ponieważ bagaż rejestrowany to jest problem. W sensie problem nie tylko finansowy, bo oczywiście trzeba dopłacać 10 euro, 20 euro, różnie to jest. Ale to jest też problem pod kątem choćby czasu. Mnie najbardziej wkurzało, w tych tanich liniach zwłaszcza, że to tyle trwa. Zwłaszcza odbiór. Bo jeszcze nadanie, no to i tak tam stoisz w kolejce, i tak się nic nie dzieje, więc tam nadasz bagaż rejestrowany, lelo. Ale przy odbiorze co? Ja wychodzę z samym plecakiem z samolotu, idę w długą, dzięki cześć. A cała reszta staje przy tej maszynce i czekają.
i to przyjeżdża, albo nie przyjeżdża. Może wjedzie, może nie wjedzie. Oczywiście z czasem te linie zaczęły kombinować i nawet bagaż podręczny ci wpychają do luku bagażowego, zabierając ci czas na końcu, ale nie robią tego z plecakami. Także jeżeli to jest torba, to tak, ale plecak nie. Więc zadanie dla ciebie, jeżeli nie jedziesz na 2 tygodnie, gwarantuję ci, że 5 dni, 5, 6, nawet 7 dni samolotem jesteś w stanie zrobić na plecaku. Wiem, bo tak robię. Ja miałem chyba w życiu raz bagaż rejestrowany. I to tylko dlatego, że akurat to był wylot sponsorowany, więc był w cenie. I to nie dlatego, dzisiaj już jakby w tamtych czasach to dla mnie było istotna ta różnica tych 10-15 euro za osobę, jak jechało kilka osób. Dzisiaj może nie aż tak istotne to jest, ale ten czas i w ogóle koncepcja moja życiowa, że ja jestem minimalistą. Po co ja mam brać 2 tony rzeczy na wycieczkę, potem to nosić, pchać, rozpakowywać, przepakowywać do szafy, bo nic nie jestem w stanie wyciągnąć. Bez sensu. Co ja sobie nie umiem uprać skarpetek, jak mi zabraknie, bo się okaże, że nie doszacowałem. No i tak będzie tam 40 stopni, to dam na godzinę na parapet i będą suchutkie, no nie? Także to jest to, nie? Że tu masz plecak, jeszcze dodatkowa torba, zapakuj to do Ubera, wnieś po schodach gdzieś do apartamentu. Słabe to jest, po prostu słabe, jest dużo utrudnienia w mobilności, więc jak nie jedziesz na naprawdę długie wczasy, to zastanów się, jak to zrobić, żeby się tak spakować. Na YouTubie znajdziesz nawet takie patenty, jak zakręcać koszulki, żeby zajmowały 2 razy mniej miejsca, więc są różne opcje, natomiast założenie jest takie, żeby się jednak zmieścić. Raz mi to wyszło ledwo, bo musiałem wkopać torbę wtedy jeszcze, w Wizerze był taki ten, do mierzenia bagażu, ja to tam wepchałem, bo pan powiedział, jak się nie zmieści, to bagaż rejestrowany. A to było w czasach, kiedy to dla mnie byłby koszt niesympatyczny bardzo, więc mówiłem, zmieści się. I tłumaczę temu Hiszpanowi, że to się zmieści. On mówi, tak, to pokaż, to zmieść. I ja wepchałem siłą i zmieściło się, a on mówi, to teraz wyjmij. I we dwie osoby trzymaliśmy ten kosz i wyjmowaliśmy. Zepsuliśmy przy tym zamek, ale wyjęliśmy. I deal to deal. Musiał mnie przepuścić. Zresztą uśmiał się przy tym do rozpuku, także było fajnie. Niemniej jednak minimalizm w podróżach to jest rzecz, która nie dość, że oszczędza ci pieniądze, oszczędza ci czas, a jeszcze oszczędza ci stres. Bo to też jest ważne, że nie musisz tego odnosić, przenosić, pilnować, żeby nie zajumali i tak dalej. A za granicą wiadomo, zwłaszcza w takich miejscach jak Barcelona, gdzie za kradzież kieszonkową masz 2 tygodnie więzienia maksymalnie, no to tam każdy próbuje, bo to jest dobry deal. Jak nie miałeś planów, jak dorabiać wakacje, leć do Barcelony, kradnij zegar. Nie no, żartuję oczywiście, żeby nie było. W każdym razie trzeba uważać, więc no siłą rzeczy, jak masz jeden plecaczek, dużo łatwiej jest uważać, niż jak nosisz torby. Także mamy to. I co jeszcze? Negocjowanie. Negocjowanie to jest kolejna rzecz, której ja nie lubię, ale którą się da robić nawet w Europie. A czasem trzeba robić, kiedy ktoś ma ceny horrendalnie wysokie. No bo tak bywa, że coś jest ewidentnie, jest cena pod turystę i to jest takie rżnięcie głupa. I nikt nawet nie liczy, że ty tyle zapłacisz, a jak chcesz tyle zapłacić, to się zdziwią. Czy serio, on tak? W niektórych krajach zwłaszcza arabskich, Egipt, Tunezja, Turcja, tam... Turcja nie jest krajem arabskim, sorry, ale też jest kultura negocjowania. Także tam wręcz obrażasz człowieka, jak nie chcesz z nim negocjować. Czy w Dubaju to samo zresztą. Natomiast w krajach europejskich nie. W krajach europejskich jest cena z metki, ale z tej ceny i tak da się uciąć. Także warto czasem ponegocjować, pozastanawiać się. Jak mówię, ja nie przepadam zbytnio za tego typu negocjacjami, i robię to tylko w sytuacji, kiedy widzę, że cena jest ewidentnie po chamsku zawyżona pod turystę. Wtedy negocjuję. Ale tak, jak jest sobie sklepik przyboczny i ktoś sobie sprzedaje te magnesy, to ja nie będę negocjować ceny magnesu, bo nie chcę, ktoś zarobi, mi nie ubędzie, a wspieram przedsiębiorczość lokalną, więc bardzo dobrze, wszystkim w porządku. Także, ale tak jak mówię, w niektórych sytuacjach negocjowanie jest niegłupim pomysłem. To tyle w zasadzie. Mamy tych technik kilkanaście, może ponad 20 tak naprawdę. Mam nadzieję, że to ci pomoże. Oczywiście karta Revolut jeszcze, bo byłbym zapomniał, że karta Revolut to jest dobry patent, jeżeli jeździsz za granicę, no bo ona ma przeliczenia po bardzo, bardzo korzystnym kursie. Więc płacenie kartą za granicą jest dobrym patentem.
taniej niż w kantorze na pewno to wyjdzie. Być może nie zawsze taniej niż w kantorze internetowym, jak jakiś walutomat. To trzeba sobie zobaczyć, ale być może warto mieć darmowe konto na przykład w euro i przez walutomat sobie kupić eurasy i mieć na tym koncie. Więc to jest jedna opcja, a druga to jest oczywiście Revolut. Jedyny tutaj taki disclaimer jeszcze, który trzeba dodać, jest taki, że masz tam, jak jedziesz w delegacji, tak, jedziesz firmowo ze spółki na przykład, to nie możesz sobie płacić kartą Revolut. No bo nie można tak, że ty sobie jedziesz ze spółki, a płacisz nie kartą spółki. Więc wtedy zaczyna być skomplikowane. No to w takim wypadku ja już wolę kupić gotówkę w Polsce, znaleźć dobry kantor, czy spółka kupuje na przykład gotówkę zagraniczną i karta do konta spółkowego. Także tak to działa, natomiast jak nie robisz delegacji, no to oczywiście Revolut zdecydowanie warto mieć. Wtedy wychodzi znacznie taniej niż jakąś klasyczną kartą bankową, która przewalutowuje złotówki na zagraniczną walutę w biegu po strasznym spreadzie, bardzo boleśnie. Także tyle. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, pod tym nagraniem macie link do zapisu na przedpremierę naszej nowej książki o piesku, który został przywieziony i uratowany dosłownie przed śmiercią z Czarnogóry. Już wkrótce jego słowami poznasz tę historię, czy raczej twoje dzieci poznają tę historię, bo jest bardzo pouczająca, także link pod tym nagraniem. Pamiętaj też, że trwa premiera naszej książki 138, napisanej przez moich wspólników Kacpra i Karola, gdzie znajdziesz 138 technik na marketing w twojej firmie, na marketing twoich produktów i usług. Bardzo dobre opinie ta książka zbiera, więc jestem bardzo zadowolony. A z kolei tutaj w komentarzu dopisz dodatkowe pomysły, o których dziś nie powiedziałem, a które też są fajne, bo na pewno coś takiego masz, zwłaszcza jak podróżujesz regularnie, to na pewno jest jeszcze coś, o czym nie wspomniałem, a może bardzo pomóc wszystkim podróżującym. Więc daj, podziel się proszę taką poradą w komentarzach, inni niech zerkną w komentarze i przeczytają te porady, bo myślę, że będzie tam dużo fajnych rzeczy. Dzięki bardzo za obejrzenie. Cóż mogę powiedzieć? Życzę Ci udanych czasów, rozsądnych finansowo, żebyś wrócił bogatszy o wspomnienia i nie aż tak lżejszy o pieniądze. No i tyle. Żeby nam się wiodło, żebyśmy podróżowali ile wlezie, rozsądnie planując swój budżet. Powodzenia. Cześć.